Witam wszystkich w sezonie 2021. Troszeczkę nas nie było, natomiast nie próżnowaliśmy. Przenieśliśmy się do nowego miejsca, nowej lokalizacji. Całą produkcję musieliśmy stworzyć na nowo. Kupa pracy, kupa wysiłku, cały remont. Naprawdę mega, mega duża pomoc tutaj ze strony naszych przyjaciół, kolegów, znajomych. W tym miejscu chciałbym im bardzo serdecznie podziękować za ich wkład w tworzenie naszego nowego miejsca produkcyjnego. Bardzo dziękuję, chłopaki. Efekt dla nas bomba. Postaramy Wam się to też pokazać, jak to wszystko wyszło, jak teraz działamy, jakie nowe sprzęty doszły. Więc no dużo, dużo nowości. My się uczymy tak naprawdę od nowa. Zaczęliśmy od zera teoretycznie i każde teraz procesy produkcyjne, które u nas zachodzą, na nowo musimy opracować. Sami ich uczymy się na nowo, więc bardzo wszystkich proszę o cierpliwość. Nie siedzimy w domu, nie leżymy na kanapach. Ciężko pracujemy, natomiast staramy się też, żeby wszystkie produkty po prostu były perfekcyjne. Troszeczkę nam to zajmie czasu, natomiast maszyny już ruszyły. Wszystkie smaki mamy, pierwsze porcje zrobione. Troszeczkę będzie nowości w 2021, troszeczkę będzie zmian. Pokrótce postaram Wam się wszystko opowiedzieć, dlaczego tak właśnie, a nie inaczej, żebyście wiedzieli skąd te zmiany u nas. Zapraszam. Jak będziecie mieli okazję zobaczyć, mamy kilka fajnych sprzętów nowych, z których jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni. Mieszalnik nowy do miksów. Teraz możemy wymieszać miksu porcję ponad 200 kg, maksymalnie 250, ale około 210 kg to jest nasza taka średnia porcja, którą mieszamy. Bardzo nam to usprawniło proces. Mieszalnik, który zainstalowaliśmy, no jest po prostu genialny. Oczywiście nie obyło się bez problemów, no ale metodą prób i błędów dokonaliśmy drobnych zmian w maszynie. No i teraz mieszanie jest przyjemnością. Kolejna rzecz, parowar. W chwili obecnej możemy wrzucić prawie 100 kg towaru na raz gotując, więc bardzo szybko parując, bardzo szybko działamy, więc ten proces produkcyjny nam też, nowy parowar mocno przyspieszył. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Genialnie gotują się kulki i naprawdę mega, mega fajny sprzęt. Zrobiliśmy też nową suszarnię. Wiadomo, suszenie jest bardzo istotnym tutaj procesem produkcyjnym, etapem procesu produkcyjnego. W chwili obecnej mamy przygotowaną suszarnię tak naprawdę na ponad tonę towaru i w ciągu doby cała instalacja jest w stanie wysuszyć porcję kulek, którą po prostu wstawimy. Bardzo fajną wilgotność mają kulki po suszeniu, potem tylko pakowanie, tydzień czasu, żeby dojrzały kulki i pakujemy dla Was je w kilogramowe paczki i 3-kilogramowe opakowania. Naprawdę fajne rzeczy, nowy ekstruder, ale to już taki, że tak powiem, klasyk. Prawie 200 litrów pojemności, na bieżąco narzucamy zmieszałki i ciasto, więc no genialna praca, która jest teraz naprawdę przyjemnością. Sezon 2021 będzie wyjątkowy dla całej branży tutaj wędkarskiej, tak sądzę. Weszły nowe przepisy unijne, zostały wycofane z użycia niektóre substancje barwiące. Na listę substancji też zakazanych do stosowania w paszach trafiła nawet betaina, niektóre aminokwasy. Więc dobrocieństwo Unii Europejskiej troszeczkę, że tak powiem, rzuca nam kłód pod nogi. Dlatego też w 2021 totalnie się przestawiamy. Z racji tego, że się zmieniły też przepisy. Natomiast myślę, że one będą jak najbardziej dla plus, zarówno dla ryb, jak i naszego ekosystemu, środowiska wodnego, więc nasze kulki będą wyglądały troszeczkę inaczej. Teraz stosujemy tylko i wyłącznie substancje naturalnie barwiące. GLM jest ze spiruliną, nie ma tam żadnego barwnika, więc troszeczkę będzie kula inna, natomiast uważamy, że wyszła nawet lepiej niż, że tak powiem, oryginał. Więc tutaj jest genialna ta zmiana i bardzo nam się podoba. Pozostałe kulki nie będą już tak barwne, że tak to powiem, określę. Natomiast staramy się wszystkie substancje, które wykorzystujemy w etapie produkcyjnym, postanowiliśmy, że postawimy na to, że będziemy wykorzystać składniki, które w sposób naturalny nadają
odpowiednią charakterystyczną barwę kulką, więc troszeczkę tutaj dla nas było dużo zmian, prób i błędów. Kulki będą inaczej wyglądały troszeczkę, więc w sklepie, jeżeli będziecie kupowali nasz towar, no nie zdziwcie się, że kolory troszeczkę się różnią od tego, co było kiedyś. Naturalne te substancje barwiące mają to do tego, że te barwy są dosyć stonowane, nie są intensywne. Natomiast ta zmiana tylko i wyłącznie dotyczy kulek zanętowych. W kulkach przynętowych, w pop-upach, w zalewach można używać nadal barwników, więc tamte kulki pozostaną praktycznie niezmienne. Natomiast dojdzie kilka fajnych, nowych produktów, ale o tym może kiedy indziej, troszeczkę później. Jeszcze pracujemy nad tym. Efekty są ciekawe, ale to pokażemy Wam w odpowiednim czasie. Więc tak jak wspominałem, troszeczkę zmian w sezonie 2021. Przepisy się zmieniły, musieliśmy się dostosować. Myślę, że podjęliśmy rękawice jako jedna z pierwszych firm. Wiem, że też koledzy z konkurencji zaczynają pracować nad tym i no po prostu akcja zmiany postępuje i myślę, że w każdej firmie będą te zmiany. Komunikujemy Wam to już teraz na początku sezonu, żeby potem nie było może jakichś dziwnych sytuacji, że nagle coś jest innego, a że ktoś tam może coś dosypał, podrobił, zmienił, bo różnie to też ludzie na to reagują, natomiast jest to tylko i wyłącznie wynik tego, iż obowiązują nas nowe przepisy unijne, jeśli chodzi o wytwarzanie pasz, bo de facto nasze kulki proteinowe są rodzaje paszy, więc bądźcie spokojni, wszystko to, co do tej pory robiliśmy, również znajduje się w naszych produktach, natomiast te barwy będą troszeczkę inne. Myślę, że dla ryb nie ma to żadnego znaczenia, a dla środowiska wodnego super, super, naprawdę bardzo dobry pomysł był. Więc mam nadzieję, że te zmiany barw nie będą miały dla Was też jakiegoś większego znaczenia. Mają one natomiast ogromne znaczenie dla ryb, dla środowiska wodnego, przede wszystkim dla ekosystemu. Więc respektujemy te nowe przepisy, te nowe zasady. W pełni dostosowaliśmy również nasze produkty, by spełniały normy europejskie. Więc po prostu tak to wygląda. Miejmy, że to będzie z korzyścią dla nas wszystkich. Sezon 2021. Zapewne wielu z Was czeka na nowości. Też prowadzimy dla Was kilka nowych tutaj rzeczy. Tak to może ogólnie określę. Czekamy tutaj jeszcze na próbki od producenta, jeśli chodzi o pelet. Więc w sezonie 2021 PEK, kulka nasza topowa, która genialnie mówiła w zeszłym sezonie i na jesieni pokazała, że jest naprawdę topowym produktem. Doczeka się również peletu z dodatkiem naturalnych przypraw. Wysłaliśmy naszą mieszankę przypraw do producenta peletu. Czekamy na próbki, więc jak zaakceptujemy, jak te próby wszystkie produkcyjne się powiodą, zaraz do nas na magazyn zjedzie porcja peletu PEGA i on uzupełni naszą ofertę i wszystkie te rzeczy, które mamy, jeśli chodzi o serię i linię PEG. Więc tutaj się szykuje absolutna petarda. Wiem, że wielu z Was pytało, czeka na ten pelet, więc jak najbardziej on będzie lada dzień, myślę, w naszej ofercie. Będziemy Was o tym na pewno informować, natomiast tak jak wspominałem na wstępie, czekamy jeszcze na ostateczne tutaj potwierdzenie od producenta, iż ta dawka przypraw, które prosiłem, żeby po prostu były zawarte w przepisie peletu w czasie produkcji, była możliwa do wyprodukowania, do stworzenia peletu właśnie pod serię linię PEG. Więc to taka główna nowość. Myślę, że w trakcie sezonu, gdy już się uporamy z tymi wszystkimi zmianami, postaramy też się jeszcze jeden fajny, ciekawy smak kulek dodać, ale to myślę, że w sezonie wszystko pójdzie. Z oferty zostanie wycofany biały rak oraz kulki chodkowe. Z racji tego, że właśnie białe barwniki zostały zabronione, więc biały rak zostanie wycofany w ofercie. Będziemy mieli tylko i wyłącznie białego raka w formie kulek przynętowych. Ochotka, jeżeli by ktoś był chętny i zainteresowany, bo wiem, że już takie osoby zgłaszały mi chęć na tą serię i linię kulek, będziemy po prostu realizować zamówienia indywidualne po prostu na ten smak. Kolejne nowości i zmiany w sezonie 2021 to nasze opakowania. Tutaj z tyłu widzicie za mną pewnie wszystkim doskonale znane nasze 1-kilogramowe opakowania, które mieliśmy do tej pory. Złożyliśmy zamówienie u producenta nowych opakowań i w sezonie 2021, jak tylko wjadą do nas na magazyn,
kulki będziemy pakować w nowe opakowania. Bardzo fajne, proste, ale na razie nie będziemy więcej zdradzać szczegółów. Jak tylko do nas przyjdą już wyprodukowane, gotowe, na pewno się pochwalimy i zobaczycie nową szatę naszych opakowań. Co jeszcze z nowości? Pracujemy nad nową serią przynętówek. Nie chcę tutaj zdradzać może zbyt dużo szczegółów też i uprzedzać faktów. Jeszcze troszeczkę poprawiamy pewne rzeczy, testy trwają. Natomiast bardzo fajny koncept, myślę, że genialny pomysł i wielu z Was po prostu na szybkie wypady czy łowienie jakieś takie z podchodu będzie genialną przynętą, żeby wykorzystać właśnie do tego typu taktyki łowienia, więc to wszystko niebawem wejdzie do produkcji i też do oferty naszej sklepu. Zmieniają się też opakowania. Rezygnujemy z opakowania typu wiaderko, które do tej pory było 3,3 kg kulek pakowane. Bardzo dużo plastiku już mamy tutaj na naszej planecie, więc nie chcemy też przykładać ręki do tego, by jeszcze więcej tych plastikowych opakowań tworzyć i wiader wysyłać, że tak powiem, świat do Was i żeby nie wozić tego nad wodę. Więc wejdą nowe opakowania, to są to dojpaki aluminiowe, fajne takie, które nie przepuszczają światła, kulki długo trzymają świeżość właśnie w tym opakowaniu, więc nowe 3 kg opakowania w fajnej cenie będą dostępne zamiast wiaderek. Ułatwi nam to też proces logistyczny. Wiaderka niestety, ale często były uszkadzane przez kurierów, też nam zgłaszaliście, że tu pękło, tu coś zostało otworzone, wysypało się, więc no niestety, ale w dzisiejszych czasach kurierzy nie bardzo się przejmują paczkami i ich zawartością, które wiozą, więc po prostu stwierdziliśmy, że lepiej iść w opakowania właśnie typu dojpak, które bardzo fajnie przechowują kulki, są bardzo poręczne, a wielu z Was wiemy, że i tak ma swoje wiadra jakieś firmowe, więc bez problemu będzie można te kulki sobie po prostu przesypać z naszego opakowania, czy też w tym opakowaniu wozić je nad wodą i posłużyć już, po prostu nie macie gabarytu, bo wiadomo, puste wiaderko też zajmowało miejsce. Tutaj mamy puste opakowania, możemy je wrzucić do śmieci czy do jakiegoś worka innego i sobie zabrać to do domu. Nic nie waży, nic nie zajmuje miejsca, więc myślę, że to też logistycznie Wam pomoże w przemieszczaniu się między łowiskiem a domem. Mamy nadzieję, że ten sezon 2021 dla wszystkich będzie udany. Wiemy, że w 2020 niestety no, te zasiadki były specyficzne. Część osób zrezygnowała z wyjazdu z racji tego koronawirusa, który nas męczy i wszystkim doskwiera. Natomiast w 2021 już Rybomania zapowiedziała, że nie będzie organizowała żadnych targów. No, tą decyzję w pełni rozumiemy i szanujemy. Wielu z Was pewnie jest bardzo rozczarowana, natomiast myślę, że tutaj zdrowie, bezpieczeństwo i komfort wszystkich jest ważniejsze, więc jeden rok bez targów, już wcześniej z chłopakami nawet mówiłem, że fajnie było jakby zrobić rok przerwy, wtedy we wszystkich ten głód targowy się wytworzy, bo wiem, że w zeszłym roku też wiele osób psioczyło, a stwarzamy zagrożenie, po co się grupujemy, więc z ich gadania, że tak powiem, stała się teraz w 2021 rzeczywista sytuacja, targów nie będzie. Natomiast my postaramy się tutaj zrekompensować wam ten brak tej imprezy targowej. Być może będziemy w jakichś sklepach też uczestniczyć na zaproszenie w jakichś pokazach. Tam będziecie mogli nas spotkać. A na naszym sklepie, stronie internetowej, w profilu facebookowym będziemy Was informować o promocjach targowych. Postaramy się też, żeby każdy z Was miał możliwość zakupienia naszego towaru, czy z jakimś gratisem, czy w jakiejś innej przyjemnej formie dla Was, żebyście mogli być wyposażeni na ten sezon 2021 w fajne przynęty. Na koniec zapraszam wszystkich do śledzenia naszego profilu. Życzę wszystkim zdrówka przede wszystkim, udanego sezonu 2021, no i samych pięknych karpi na maciach.